Grujeccy kryminalni zatrzymali mężczyznę za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ubiegły piątek operacyjni z Grójca, realizując posiadane informacje, w godzinach wieczornych w Nowym Mieście nad Plicą zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który posiadał blisko 5 gramów amfetaminy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania kryminalni ujawnili woreczki foliowe z zapięciem strunowym oraz wagę elektroniczną. Następnego dnia policjanci ustalili osoby, które kupowały narkotyki od zatrzymanego. Czynności procesowe potwierdziły przestępczą działalność zatrzymanego. Mieszkaniec gminy Nowe Miasto nad Pilicą przyznał się do posiadania środków odurzających oraz ich rozprowadzania. 5 lutego prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego wobec zatrzymanego.